kiedyś Pan, kiedyś Pan powróci znów, powróci znów. Śpiewamy dalej. Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem. Do Jego tronu oddajmy cześć. Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem. Radosną Bogu śpiewajmy pieśń. Rozraduj się w Nim, Syn Stworzycielu, rozraduj się w Nim. Światłości Twej, rozraduj się w Nim. Wynu Zbawicielu, rozraduj się w nim, już często w dzień. Rozraduj się w nim, Wynu Stworzycielu, rozraduj się w nim. Światłości Twej, rozraduj się w nim.
Zbawicielu, rozraduj się w nim, i wyszedł to chciej. Wejdźmy do Jego bram z przyczynieniem, u Jego tronu oddajmy cześć. Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem, radosną Bogu śpiewajmy pieśń. Rozraduj się w nim, w tym Zbawicielu, rozraduj się w nim, światłości Twej, rozraduj się w nim, w tym Zbawicielu, rozraduj się w nim, i wyszedź go chciej. Rozraduj się w nim, w tym Stworzycielu, rozraduj się w nim, światłości Twej, rozraduj się w nim, w tym Zbawicielu, rozraduj się w nim, i wyszedź go chciej. To zaśpiewajmy może teraz 189. Bóg potężny króluje, numer 189. Teraz coś specjalnie dla naszych braci i sióstr w Chrystusie z East Coast i ogólnie z Polonii, bo wiem, że choć tam jest gdzieś mniej więcej 6-7 rano, to niektórzy naprawdę na żywo nas oglądają. Pozdrawiamy tych z was, szczególnie wiemy, że pewnie jest Marek z Massachusetts, ale może jeszcze inni. Także co cieszyło się największym, że tak powiem, powodzeniem, jak byliście tydzień temu jeszcze w okolicach Nowego Jorku? Zachwycili się piosenką Nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. No to jedziemy. Co mamy razem, każdy wnosi ze sobą.
potrzebujemy siebie razem, bracie, siostro, ręka w rękę z nami. Dzięki. Przeżyliśmy zarówno poprzez naszych wysłanników, jak i też towarzysząc wam w tym, co się działo w Stanach, wielkie chwile wzruszenia. Wzruszenia nie tylko tym, że mamy przywilej głosić Ewangelię praktycznie na całym świecie, na razie Polakom, ale to dopiero przecież początek, ale przede wszystkim wzruszenie tym, że mogliśmy przyłożyć się do tego, żeby nasi bracia i siostry tam w Stanach poczuli pierwszy raz w swoim życiu niekiedy, co to znaczy Kościół Jezusa Chrystusa. Poczuli wspólnotę braci. To rzeczywiście było doświadczenie zatykające dech w piersiach, szczególnie to ostatnie wasze łączenie już tam z Massachusetts. To naprawdę przekazało nam te emocje, te potrzeby i tę radość z powodu tego, że to się wreszcie dzieje. Że to już nie jest tylko oglądanie przez szkiełko. To nie jest tylko wyobrażanie sobie wspólnoty, ale to jest doświadczenie, poczucie tego, że o, tu przy moim boku siedzi mój brat w Chrystusie, dalej siostra i jeszcze brat i tak dalej, i tak dalej. To jest ten wymiar, można powiedzieć, ludzki, społeczny Kościoła. O tym przed chwilą właśnie śpiewamy. Śpiewaliśmy. Nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Ale gdyby to był tylko wymiar ludzki, no to po pierwsze, zaraz by się podzielił na 5 frakcji i kilka innych podgrup, nie? Zaraz by się to rozpadło, tak jak większość wszystkich ludzkich tworów ma duży poziom nietrwałości, nie? A po drugie, byłoby tylko doświadczeniem. Niekiedy może realną pomocą tam, gdzie ktoś ci może podać szklankę wody. Ale są takie obszary w moim i twoim życiu, gdzie cię coś tak boli, że drugi człowiek pomóc nie może. I dlatego mamy skałę Kościoła. Katolicy mają kogo jako skałę swojego Kościoła? Komunistę papieża Franciszka. Rzekomo następcę pierwszego komunisty, towarzysza świętego Piotra. No to jest nauka katolicko-komunistyczna, to już my w to nie wnikamy. Naszą skałą jest Jezus Chrystus i Jego Słowo. Kto zbudował dom na skalę, no to kto to jest? Ten, który słucha mojego słowa i wypełnia je. Jezus prosto powiedział, nie ma tu żadnej dyskusji na ten temat. Jeśli masz problem, najpierw ten fundamentalny, oddzielenie od Boga z powodu grzechu. Z tego wszystko inne się rodzi. Tam poczucie samotności, niedowartościowania, klęski, depresje i tak dalej, i tak dalej. To jest skutek grzechu, oddzielenia od Boga. Tylko, że to jest na razie doświadczenie. Na razie wymiar tymczasowy, a grozi jeszcze wieczny skutek. Czyli wieczne potępienie. Jeśli umrzesz w tym stanie, idziesz do piekła na wieki. Nic tu, żadne zdrowaśki, żadne zaduszki nie pomogą, ani płatność za odpusty. Do widzenia, koniec, stało się. Rozstrzygnięte. Postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Znajdujemy to w liście do Hebrajczyków, 9 rozdziale. Jeśli już rozwiązałeś ten swój podstawowy problem, czyli przyszedłeś do Jezusa po zbawienie, no to dalej przecież nie jesteś wolny od bólu fizycznego i psychicznego i duchowego. Nie jesteś wolny od braków. Każdemu z nas tam czegoś gdzieś jeszcze brakuje. Nie? Nie jesteś wolny od przykrości. Nie jesteś wolny od skutków swoich grzechów. W sensie jakbyś coś głupiego robił, to nawet jako chrześcijanin będziesz tego zbierał owoce. No, nie jesteś wolny od skutków grzechu innych ludzi. Cały czas cierpimy. Cały czas będziemy o tym więcej mówić. I chrześcijanie mają coś niezwykłego.
czegoś, coś, co nie jest dostępne, jest poza wyobrażeniem wszystkich ludzi na świecie. Stały przystęp do tronu łaski. Stały. Nie tam, wiecie, że na przykład ogłaszamy, dzisiaj jest odpust, kto przyjdzie, no to będzie miał przystęp do tronu łaski przez 15 minut, może go wysłuchają albo nie. Nie? W katolicyzmie jest też bardzo rozpleniony taki zwyczaj zwracania się do jakichś ludzi zwanych świętymi. Nie? Tam różnych mają. Od rzeczy niemożliwych, od rzeczy półmożliwych. Dla złodziei jest też patron, nie? Dla wszystkiego coś fajnego. No i rozmawiałem z jednym katolikiem i on mówi, nie, że on tam, tu wstaw jakiegoś swojego świętego, dzisiaj to on ma takie trudności, że on musi do świętego Judy, powiedzmy, się zwrócić. Ja mówię, no ale nie lepiej do Jezusa? Tak. Nie, 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 to święty Juda to sprawdzony, to już wielokrotnie mi pomógł. No moja mówi, no to jak tak się nie da, może tak. No ja słuchaj, no ale jak ty pójdziesz do tego świętego Judy i przedstawisz swoją sprawę, to do kogo święty Juda się uda z tą sprawą? I wtedy błysnął. Ty, do Jezusa. No to dzisiaj się pomodlę i do świętego Judy, i do Jezusa. No jakiś sukces osiągnąłem. Jeszcze niezupełny, ale przynajmniej zaczął myśleć. Nie? To rzeczywiście... że tak powiem, już jest sukces. Zaczął myśleć, nie? Włączył myślenie przyczynowo-skutkowe, a nie jakieś swoje, że tak powiem, kucypały i legendy. My mamy, możemy otworzyć sobie list do Hebrajczyków. 4 rozdział, nie wiem, czy tam slajd mamy, powinniśmy mieć. O, mamy. Przeczytajmy sobie. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Zobaczcie. Od kogo zależy ten przystęp do tronu łaski? Inaczej, do kogo nakaz jest skierowany? Do ciebie, do mnie. Do chrześcijan. Nie? Zobaczcie. Otrzymanie pomocy i przystęp do tronu łaski zależy od nas w tym momencie. Inaczej mówiąc, Bóg chce nam dawać łaskę. Chce nam nieść pomoc, kiedy jest nam potrzebna. Pytanie, czy ty chcesz przystąpić? Czy chcesz prosić? Czy chcesz być blisko? Mówiliśmy na Studium Biblii, listu do Hebrajczyków, w zeszły piątek było na naszym kanale, że są 2 nakazy do chrześcijan. Pierwsze, trzymajmy się tego, co powiedział, a drugi, zbliżmy się do niego. I tu jest rozwinięcie. Właśnie zbliżmy, przystąpmy do tronu łaski, by zyskać pomoc w stosownej porze. Nikt z ludzi, ja nie wiem, ty nie wiesz, twój przyjaciel nie wie, niekiedy twój mąż ani żona nie potrafi dokładnie powiedzieć, czego ci potrzeba. To jest jakieś ograniczenie wynikające ze skutków grzechu. Pamiętacie, ludzie od tamtej pory zaczęli, jak zgrzeszyli, zaraz wstyd pomiędzy sobą zaczęli odsuwać i zaczęli się też chować przed Bogiem. Nie? 2 bezpośrednie skutki grzechu, których od razu namacalnie, można powiedzieć, doświadczyli. I w Chrystusie my oczywiście zyskujemy możliwość przeżywania wspólnoty ze sobą nawzajem, ale nigdy do końca, choć mamy wiele nakazów dotyczących pomocy sobie nawzajem, nie dotkniemy tego miejsca, które jest zarezerwowane dla Boga, które Bóg dotyka. Ale zobaczcie, że cały czas mamy dostęp nie tylko w niedzielę, nie tylko w kościele. Cały czas, tam gdzie jesteś, w jakiejkolwiek potrzebie, w jakiejkolwiek tragedii się znajdziesz, mamy zawsze bezpośredni dostęp do tronu łaski. To jest, myślę, coś, czego chrześcijanie nie wykorzystują, że tak powiem, nadmiernie. Różne inne rzeczy wykorzystujemy nadmiernie, nie? A tego nie.
Stąd myślę, że kiedy mamy dzisiaj mówić o cierpieniu, czyli powiedzmy omawiać ten temat słowami, nie chcę powiedzieć teoretycznie, ale słowami, to najpierw proponuję, żeby każdy teraz może w ciszy, a za chwilę możemy gdzieś tak jak siedzimy w parach albo w trójkach, w takich bardzo niewielkich grupach, po prostu zwrócić się do Boga, zwrócić się do Jezusa Chrystusa z prośbą o pomoc tam, gdzie jej potrzebujemy. Ty wiesz i Bóg wie. Teraz trzeba to połączyć. Teraz trzeba przystąpić do tronu łaski i prosić o pomoc. Potem jeszcze zaśpiewamy i zajmiemy się teoretycznie, powiedzmy, czy spróbujemy sobie usystematyzować, jakie cierpienie, jaką rolę ma cierpienie w naszej gotowości, zdolności do służby. Ale najpierw zróbmy użytek z tego nakazu Pisma.
utwierdził ziemi krąg. Utwierdził ziemi krąg. Jego łaska. Jego łaska. Na całej ziemi objawiona jest. Bóg to nasz Pan. I tylko On. Bóg to nasz Pan. I tylko On. Oddajmy dziś. Oddajmy dziś. Wiecznemu Bogu cześć. Wiecznemu Bogu cześć. Niech nasze serca. Nasze. Nie chcę już lękać się, lękać się.
No jeszcze by się pośpiewało, ale... Jeszcze jedno? To może być. No dobrze. To zaśpiewajmy w tym temacie, tylko troszkę mocniej melodycznie. To jest Nie bójmy się, Pan z nami jest. Dobrze. To jest numer 49. Wszystko na ziemi się kończy, ale pośpiewamy jeszcze w niebie. To jest taka obietnica, fakt. Jak czytamy Księgę Apokalipsy, no to właśnie ten obraz śpiewania z zachwytem Bogu przedstawia się na samym początku. Jest tam też trochę myślenia, no ale dobra, nie o Apokalipsie i trochę ciszy się pojawia tam też. To dla niektórych może być zaskoczeniem. My mamy dzisiaj mówić o znaczeniu cierpienia pod kątem służby, czyli po co jest cierpienie, kiedy myślisz kontekst, myślisz, no, kim chce być dla Chrystusa, co chce robić. Troszeczkę mówiliśmy o tym, w jaki sposób dojść do owocnej, takiej satysfakcjonującej, prestiżowej służby dla Chrystusa. Mówiliśmy o tym, że najpierw musisz przejść próbę, nie? A potem, jeśli dobrze, nie, że no już czas, bo 3 lata sprawuje jakąś tam funkcję. Nie. Pytanie jest, czy dobrze te 3 lata tę funkcję sprawujesz? Jeśli dobrze, to wtedy idziesz w górę. I jako podsumowanie tamtego nauczania, tam oczywiście też dość często się pojawiał kibel, przedstawiam wam nowe dzieło naszej ekipy. Tu wielkie dzięki dla Iwana, bo to jest jak gdyby jego dzieło, ale usłyszycie już i Szymona jako narratora. To człowiek, który nie powie wam słowa o Chrystusie, o Biblii, ani o Bogu, ale powie wam to samo mniej więcej, co ja wam mówię. Proszę. Nie ma drogi na skróty. Nie ma łatwo. Jeśli chcesz wybrać łatwiejszą ścieżkę, obiecuję ci, jest dłuższa i cięższa niż trudniejsza ścieżka. Ja wiem, przeżyłem to. Czasami wybierałem łatwą ścieżkę i nigdy nie kończyło się to dobrze. Wszystko, co dobre w moim życiu, zawsze pochodziło od zmierzenia się z trudnościami.
Zaciągnąłem się do marynarki wojennej, wybrałem trudniejszą ścieżkę w marynarce wojennej i to sprawiło, że dołączyłem do SEAL. Tam miałem zaszczyt prowadzić ludzi w walce. Nauczyłem się po drodze kilku lekcji, które zostały przetestowane na polu bitwy i po wdrożeniu prowadzą do sukcesu w dowolnej dziedzinie. Jedną z najlepszych rzeczy, których się nauczyłem, jest to, że każdy ma to, czego potrzeba, aby podróżować po trudnej ścieżce, by iść drogą, która prowadzi do sukcesu. Wliczając w to ciebie, nie będzie łatwo. Musisz dać z siebie wszystko, ale dasz radę. Dam ci 3 kluczowe zasady, których się nauczyłem. One ci pomogą. Zasada pierwsza. Dyscyplina równa się wolność. To nie sprzeczność, lecz równanie. Dyscyplina może wydawać się przeciwieństwem wolności, ale w rzeczywistości jest drogą do wolności. Dyscyplina jest motorem codziennego wykonywania zadań. Pokonuje nieskończone wymówki, które cię powstrzymują. Niektórzy ludzie myślą, że motywacja zmusi ich do załatwiania spraw. Ale motywacja to tylko emocja, uczucie. I jak wszystkie uczucia, jest zmienna. Przychodzi i odchodzi. Nie możesz liczyć na motywację, kiedy przychodzisz przez ciężki okres w życiu. Ale możesz liczyć na dyscyplinę. To ty wprowadzasz dyscyplinę. Motywacja nie sprawi, że będziesz ćwiczyć każdego dnia. Dyscyplina to sprawi. Motywacja nie spowoduje, że będziesz siedział całą noc, by dokończyć projekt. Dyscyplina to sprawi. Motywacja nie wyciągnie cię rano z łóżka. Dyscyplina to zrobi. Spraw, by dyscyplina stała się częścią twojego codziennego życia, a twoje codzienne życie poprawi się. Zasada druga. Bądź pokorny. W życiu będziesz musiał robić rzeczy, których nie chcesz. Może takie, które nie sądzisz, że powinieneś robić. Rzeczy, które obrażają twoje cenne ego. Czy wiesz, gdzie zostałem przydzielony, kiedy skończyłem podstawowe szkolenie SEAL i zgłosiłem się do SEAL Team 1? Do czyszczenia kibli. Dokładnie. Mimo, że ukończyłem jedno z najtrudniejszych szkoleń wojskowych na świecie, pomimo przydzielenia do elitarnej jednostki komandosów, moją pierwszą misją w drużynie SEAL było czyszczenie kibli. Nie do końca wymarzona praca. Ale wiesz co? Zrobiłem to. Zrobiłem to najlepiej, jak potrafiłem i byłem dumny z tego, że robię to dobrze. I to podejście zostało zauważone. Jeśli tak bardzo zależało mi na czystości kibla, to przełożeni wiedzieli, że wykonam dobrą robotę z jeszcze ważniejszym zadaniem. Po krótkim czasie dostałem te ważniejsze zadania. Ale to pokora otworzyła mi drzwi. Bycie pokornym nie oznacza, że nie powinieneś być pewny siebie. Z pewnością musisz wierzyć, że jesteś kompetentną osobą. Ale nie pozwól, aby pewność zmieniła się w arogancję. Trzymaj więc swoje ego pod kontrolą i pozostań pokorny. Trzecia i ostatnia zasada. Bądź odpowiedzialny za wszystko. Ja to nazywam ekstremalną odpowiedzialnością. W wojsku najlepszymi przywódcami i najlepszymi żołnierzami byli ci, którzy brali odpowiedzialność za wszystko. Nie tylko za akcje, za które byli odpowiedzialni, ale za każde wyzwanie i przeszkodę, które wpłynęły na ich misję. Kiedy coś poszło nie tak, nie szukali wymówek i się nie tłumaczyli. Brali odpowiedzialność za problem i go rozwiązywali. Musisz również wdrożyć tę postawę, nie tylko w swojej pracy, ale w swoim życiu. Niech inni ludzie obwiniają swoich rodziców, szefa lub system. Niech słabsi ludzie narzekają, że świat nie jest sprawiedliwy. Jesteś panem swojego życia. Weź odpowiedzialność za wszystko. Bądź więc zdyscyplinowany we wszystkim, co robisz. Nie polegaj na kaprysach motywacji. Pozostań pokorny i bądź gotowy zrobić to, co trzeba. I weź maksymalną odpowiedzialność za całe swoje życie. Następnie wybierz trudną ścieżkę. Ścieżkę odpowiedzialności, ciężkiej pracy i poświęcenia. Ścieżkę dyscypliny, pokory i odpowiedzialności, która ostatecznie prowadzi do wolności. Jeżeli będziesz przestrzegał tych 3 zasad, nic na świecie cię nie powstrzyma. Nazywam się Jocko Willing, prowadzę podcast Jocko i jestem autorem Extreme Ownership dla Prager University.
Thank you for watching this video. To help keep PragerU videos free, please consider making a tax-deductible donation. Mam nadzieję, że you enjoyed. Bardzo wam się to podobało. To powtórzenie krótko tego, czego staramy się was ciągle uczyć w tym procesie nauczania mega kościoła. Jak wiecie, nie każdy kończy szkolenie Navy SEALs. Podejrzewam, że dużo więcej ludzi niż szkolenie mega kościoła. Także nie dziwcie się, że część tych, których spotkaliście na początku, już po pierwszym roku nie będzie tu gdzieś koło was, pojawi się puste miejsce, ale zapewniam was, że to puste miejsce po jakimś dezerterze czy słabeuszu zaraz zapełni dwóch kolejnych herosów. Miejmy nadzieję, że tym razem już prawdziwych. Także o to się staramy. Temu służy ten projekt. To nie jest, jakby to powiedzieć, gołodupki hop do kubki. Nie? Takie, to nie jest schronisko, gdzie wszystkich potrzebujących, cierpiących z jakiegokolwiek powodu przyjmujemy. To jest kuźnia kadr dla Polski, przyszłego Kościoła Jezusa Chrystusa, a dokładnie kościołów Jezusa Chrystusa, które mają się tu jak grzyby tej jesieni pojawić w Polsce, bo inaczej zginiemy. To jest bardzo odpowiedzialna misja. Tego nie nadajesz się, nie zawracaj głowy. Lepiej sam odejść, niż my będziemy musieli cię pożegnać. No a teraz dla tych, którzy jednak chcą zostać, porozmawiajmy o cierpieniu. O cierpieniu nierozumianym tylko jako pewne, jakby to powiedzieć, szkoleniowe trudności. Jak się szkoli przeróżnych komandosów, no to tam im się każe tam 30 czy 60 nawet kilometrów ekstremalnie tam iść w pełnym oporządzeniu i tak dalej, no różne tam rzeczy, nie? I to jest takie cierpienie fizyczno-psychiczne, jakieś dolegliwości przeróżne, no i wytrwałość. Czy dasz radę, pomimo że ci się nie chce postawić kolejny raz krok, nie? Pamiętacie, kiedyś wspominałem takie nauczanie, które usłyszałem, to chyba już było w Bośni? Bośni, tak, to jeszcze było w Bośni. Ale nad Adriatykiem, dlatego z Chorwacją mi się myli, tam Bośnia ma pewien dostęp do morza, taki niewielki, chociaż nie, to chyba jednak, nie, w Chorwacji to już było, ale blisko granicy z Bośnią. I tam przyjechali Amerykanie szkolić młodych chrześcijan, takich, no naprawdę, no tuż po nawróceniu, może nawet nie do końca nawróconych niektórych, nie? I bardzo mnie poruszyło takie... On to przedstawił, że to jest testament jego babci. To pokazuje, jak ważne są wielopokoleniowe rodziny chrześcijańskie. Tego my nie mamy. Mamy jedno dwupokoleniowe, co najwyżej w tej chwili, nie? Ale już tam pracujemy nad tym. Już widzicie, ja siwy, są bardziej siwi jeszcze i starsi. Także już powoli idziemy do tego trzeciego pokolenia. Widzieliście, jak tutaj ten komandos, który dzisiaj już jest po służbie czynnej, mówi, że w każdej dziedzinie życia to, co tam się nauczył, będzie teraz służyło i zwycięży. No i on teraz, zobaczcie, bardzo dobrze sobie radzi w mediach społecznościowych po prawej stronie. Na pierwszym miejscu postawił dyscyplinę, co jest największym dzisiaj wrogiem współczesnej pedagogiki. Dyscyplina. Bo dyscyplina to stres. A małe dziecko ma nie doświadczać stresów. Każdy rodzic, który pójdzie za tym, przygotowuje swoje dziecko do klęski. Każdy rodzic, który pójdzie za prawdą, przygotowuje swoje dzieci do sukcesu. To się już zaczyna w tym wieku prenatalnym, zaraz po narodzeniu i tak dalej. Dyscyplina. Czy też milutko, cieplutko i pedagogicznie, do wyboru. I ten chrześcijanin, jako testament swojej babci, mówił wnuku, cieszę się, że jesteś chrześcijaninem, że wybrałeś, on gdzieś tam powiedzmy, jako młody nastolatek zaangażował się, grupa chrześcijańska, wiecie, fajnie, młodzi ludzie śpiewają, ciekawie jest, jest kolorowo, fajnie. Ale tak zawsze nie będzie. Przyjdą przeszkody,
przyjdą przeciwności, przyjdzie ból, cierpienie i ochota, żeby zrezygnować. I przedstawiła to jako taką drogę, jazdę na rowerze, że całe życie to jest jazda na rowerze. Teraz niestety ze względu na tą taką jakąś mowę, jaką to się tam nazywa? Poprawność polityczna. Nie wiem, czy można mówić o pedałowaniu, bo wiem, że na forach rowerowych już pedał, pedałowanie to muszą jakoś inaczej zastępować. No ale nie wiem, czy na kazaniach to jeszcze wolno mówić o pedałowaniu na rowerze? Ja uznaję, że wolno, bo Bóg mi dał tę wolność. W dupie mam wszystkich urzędników, którzy by chcieli mi ją zabrać. Keep peddling. Tam było to, co ta babcia mu przekazała. Cokolwiek by się nie działo na ziemi, cokolwiek by się wokół ciebie nie działo, to pamiętaj, nie siądź z roweru, nie przestań pedałować. Może nie będzie żadnego efektu, wydawałoby ci się, że nie idziesz do przodu, albo nawet jak idziesz, to tyle jeszcze góry przed tobą, że nie dasz rady, ale naciskaj na pedał. Keep peddling, nie rezygnuj. To jest właśnie dyscyplina, to zobacz. Zobaczcie, to słyszeliśmy, nie wiem, tam ze 20 lat temu. Kolejne pokolenia ludzi wychowanych na Biblii, bo przecież wiemy, że ten komandos w tym środowisku się wychował. On doskonale wie. Dyscyplina. Owszem, motywacja jest potrzebna, wiedza jest potrzebna, doping jest potrzebny, ale jeśli nie masz dyscypliny, nie wstaniesz rano. O właściwej porze, z właściwym nastawieniem nie zrobisz tego, co trzeba. No i tyle. To jako podsumowanie. Chcesz owocnej służby? Zacznij od dyscypliny. Kible czekają. Ale nie, teraz są umyte, także musicie chwilę postać w kolejce, jeśli byście chcieli się dopchać do tej służby. Mamy mówić o cierpieniu. W liście do Hebrajczyków możemy przeczytać. Jest mowa o najwyższym cierpieniu. O cierpieniu, które praktycznie żaden z nas nie przeżył i chyba nie przeżyje, tak myślę, śmiało można powiedzieć. Żaden człowiek nie przeżyje, mówię człowiek z ludzi, nie Bóg, człowiek, Jezus Chrystus, nie przeżyje tak tego cierpienia. Przeczytajmy. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Dziękuję. Tu, jak zajrzymy do tekstu greckiego, nie będę długo, bo przy studium listu do Hebrajczyków to jest tamten temat, ale tu króciutko. Tu z wołaniem i ze łzami, z wielkim wołaniem i ze łzami, tu jest takie słowo, które obrazuje niewypowiedziany krzyk rozpaczy i bólu. W sposób oczywisty ten fragment odnosi się do cierpień Jezusa w okrodzie Getsemane. Kiedy powiedziałem, że nikt z ludzi tego nie doświadczy, miałem to na myśli, że Jezus był niewinny. A spadła na Niego największa niesprawiedliwość w historii. A dokładnie wszystkie. Czyli kara za każdy twój i mój grzech spada w tym momencie na Jezusa, a On nic nie zrobił. A ma zakosztować. Możemy zobaczyć w Starym Testamencie, w tym rozdziale, który Żydom nie jest pokazywany, czyli 53 rozdział Izajasza. Spada na niego cierpienie. Uderzenie od Boga Ojca. Całkowicie niezasłużone. Czyli w tym sensie niesprawiedliwe, bo on nie zasłużył na to. A uderzenie, które powinno spaść na każdego z nas, spada w tym momencie na Jezusa. Proszę. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Dzięki. Zaczęliśmy właśnie od tego, że mamy wolny przystęp do tronu łaski. Wcześniej jest jeszcze mowa, że nie mamy arcykapłana, który by nie potrafił współczuć z naszymi cierpieniami, doświadczonego we wszystkim za wyjątkiem grzechu. Czyli przeżył wszystko. Każde cierpienie, każdy ból, zdradę przyjaciela, to wszystko przeżył Jezus. A potem właśnie było to, o czymśmy mówili.
spadły na niego razy Boga Ojca, na które on absolutnie nie zasłużył, na które zasłużyliśmy my. W tym właśnie się objawia miłość Boga do ciebie. Jezus dobrowolnie przyjął. To nie, że Bóg Ojciec wybrał kozła ofiarnego i musisz teraz, na ciebie spadnie to, co powinno na kogoś. Nie. Tak jak czytaliśmy w Izajaszu. Oto potrzeba. Kogo poślę? Oto ja. Poślij mnie, mówi Izajasz. To jest właśnie zapowiedź misji Chrystusa. Kto pójdzie umrzeć za tych ludzi? Inaczej wszyscy zostaną na wieki oddzieleni od nas, pójdą do piekła. Oto ja. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. Właśnie Jezus właśnie tam jest pokazany. Oto ja idę wypełnić wolę Twoją. Mamy więc już pierwszy sens cierpienia. Nie? Pierwszy sens cierpienia, że ono robi coś dobrego dla kogoś. Czyli moje cierpienie, mój trud, moje jakieś poświęcenie, moja rezygnacja daje komuś korzyść, daje komuś zysk, pomoc, niech to co to będzie. Możemy jako taki tylko przykład tego możemy zobaczyć w liście do Galacjan. Jest taki nakaz: jedni drugich brzemiona noście. Nie? Brzemię, no to jest coś, co zacznie ci się po pewnym czasie, szczególnie ci z was, którzy dłużej chodzili z plecakami, szczególnie z tymi, które jeszcze nie miały takich gąbek. Chociaż jak ciężki plecak, to i te gąbki niewiele pomogą. Będzie ci się wrzynać tu w barki. Nie? Będzie ci się wrzynać. Być może nawet pojawią się jakieś rany w tym miejscu, jeśli długo będziesz niósł to brzemię, ciężar. To on ciebie zacznie raz, że ci ciążyć i zacznie ciebie ranić w jakiś sposób, nie? Ale komuś ściągasz go z pleców. Przykład Jezusa jest doskonałym tego przykładem. Tu taką tablicę, takie, żebyśmy podsumowywali co pewien czas, że moje cierpienie, tylko dałem to na drugim miejscu, ten punkt, zaraz przejdę do pierwszego, poproszę tę tablicę, że cierpienie realizuje cele. Niesie wymierną pomoc naszym bliskim. Moje cierpienie, jeśli się poświęcam, i to są różne tam, nie będę o tym dużo mówić, niesie wymierną pomoc. I teraz zobaczcie, jacy będą ludzie czasów ostatecznych? Będą mieć w dupie pomoc drugiemu człowiekowi. Pisz w dupie. To jest cecha czasów ostatecznych, że ludzie są samolubni. Niewiele wystarczy, żebyś pomógł, a komuś możesz naprawdę uratować wielką wartość, to on i tak tego nie zrobi. Zobaczcie, jak kierowcy się zaczynają na ulicach zachowywać. Nie? Niestety niekiedy wystarczy tylko lekko zwolnić, żeby kogoś wpuścić, żeby się zmieścił. A to jemu może życie ratować. A jakiś but sprzeciwko, no jak to ja będę zwalniał? Trzeba było się nie pchać. Ile czołówek z tego powodu jest, bo jakiś but nie zdjął nogi z gazu. Nic go to nie kosztowało praktycznie. Może 2 sekundy by miał krócej na drodze, a wysłał kogoś na tamten świat. To już się dzieje notorycznie i to takich przykładów można by. Po to wychowujemy ludzi do służenia, bo twoja służba jest komuś potrzebna. Komuś będzie lżej, ktoś wytrzyma. Jeśli ty zdejmiesz z jego ciężar, to on wytrzyma i pójdzie dalej. Jeśli nie zdejmiesz, załamie się i tak dalej. Dałem pierwszy punkt też o tym, on jest taki troszkę, powiedzmy, metafizyczny, bo tajemny, nie znamy. Niekiedy nasze cierpienie realizuje cele, których dzisiaj nie rozumiemy. Nie kojarzymy, po co to, dlaczego, jak to, co ma z tego wyjść. Tu Hiob jest oczywiście pięknym przykładem, ale też i śmierć Chrystusa. Zobaczcie, apostołowie absolutnie tego nie rozumieli, śmierci Chrystusa. Kiedy Chrystus zaczyna mówić o swojej śmierci,
to apostoł Piotr bierze go na stronę i mówi: przestań. Przestań gadać te głupoty. Przecież to nie może przyjść na ciebie. Pamiętacie? Nie ma żadnego zrozumienia. Przecież to jest najważniejsza. Dzisiaj każdy noworodek w Chrystusie, chrześcijanin, wie, po co Chrystus umarł. Nie? No, jeśli się narodził na nowo, to właśnie to zrozumiał. Dlatego już może głosić Ewangelię, chociaż jest oseskiem w Chrystusie. Ma dwa dni. Ale już komuś może powiedzieć: Chrystus umarł za mnie. A zobaczcie, apostołowie 3 lata siedzą z Jezusem, bo to już jest koniec misji Jezusa, i oni nic nie rozumieją, oni nie widzą sensu tego cierpienia. Mówi: to na ciebie nie przyjdzie. Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku, nie? Że my w swoim ograniczonym widzeniu świata nie rozumiemy niekiedy sensu naszych poświęceń, naszego bólu i cierpienia. I się tam buntujemy, mamy pretensje, no różne tam takie tam rzeczy, nie? Hiob jest tego, mówię, wspaniałym też przykładem, bo księga Hioba nie odpowiada nam nawet na pytanie do końca, po co było to cierpienie? Po co Bóg dopuścił do śmierci prawie wszystkich jego bliskich, za wyjątkiem żony, która jeszcze i tak powiedziała: no to idź, przeknij Boga i umrzyj, zdechnij, dziadu. To już nie wiadomo, co lepsze. Nie ma tam odpowiedzi wprost. Domyślamy się tej odpowiedzi. Ale dalej, choć powiedzmy, no tak, no to była demonstracja przed aniołami. Demonstracja przed całym światem. Także później ludzkim, bo zostało to jako kanon Biblii. Nie? Ale nie rozumiemy do końca. Zobaczcie, otwórzcie Dzieje Apostolskie. 8 rozdział. Werset 1. Nie ma tego na slajdach, ale przeczytajmy. Tak, proszę. Ja mam tu, jeśli. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie. I wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Wielkie prześladowanie. Najpierw zabójstwo jednego z diakonów, w majestacie prawa oczywiście, zabijają Szczepana, a potem rozpoczyna się wielkie prześladowanie wszystkich chrześcijan w Jerozolimie, także uciekają. Masowa ucieczka chrześcijan. Jak myślicie, jak wielu z nich zadawało sobie wtedy pytanie: Boże, dlaczego? Nie rozumieli. Nikt z nich tego nie rozumiał, zapewniam was. Ale my dzisiaj, czytając tę historię, rozumiemy. Wiemy, że to było wypełnienie wielkiego nakazu misyjnego. To oni zanieśli Ewangelię do Syrii. To tam apostoł Paweł przygotował się do swojej pierwszej wyprawy misyjnej i cały świat usłyszał Ewangelię. Ale oni tu, w 8 rozdziale, w pierwszym wersecie nie rozumieli, co się dzieje, dlaczego Bóg dopuszcza. Tak wszystko fajnie szło. Tak pięknieśmy śpiewali jeszcze wczoraj. A tu dzisiaj jeden z naszych zabity. A my musimy uciekać w popłochu. Dlaczego? Nie rozumieli. Nie wiem, ilu dziękowało Bogu za to cierpienie. Mam nadzieję, że paru jednak tak. I przyszło błogosławieństwo, którego oni nie widzieli. Mam nadzieję, że trzeci poziom już rozpoczął lekturę kolejnej porcji historii Kościoła, prześladowania w pierwszych wiekach. Zaczęły się dramatyczne prześladowania, już nie lokalne, tak jak za Nerona, ale zorganizowane w całym imperium. Zabijano chrześcijan masowo, torturowano. Ale co było tego efektem? Jednym z celów prześladowców było zniszczenie, wiecie czego? Wszystkich krucyfiksów w kościołach. I baptyzeriów. Tak, na pewno to chcieli zrobić. Nie. Wydaj pisma. Wydaj pisma. Musimy zniszczyć to. Zniszczyć Biblię, której jeszcze wtedy nie było, ale były elementy składowe.
Były Ewangelie, listy apostolskie, była już Apokalipsa. To już było w kościołach. Tamci wiedzieli, że to w tych pismach jest siła Kościoła. Tak, mordowali przywódców, mordowali wiernych. Ale wiedzieli, że muszą też zniszczyć to. Spalić Biblię. Co dzięki temu powstało? Wiecie co? No właśnie, kanon Biblii. Bo chrześcijanie zaczęli się zastanawiać. Mamy przeróżne pisma. Tu jakiegoś Ignacego, tu tego, tu śmego. Te listy były wymieniane, te mowy różne apologetów, takich, śmakich. Ale Boże, co jest Twoim słowem, a co jest gazetą Idź Pod Prąd? Gazety Idź Pod Prąd możemy im wydać, bo to ludzkie słowo. To gdzieś tam jakoś tam sobie przetrwa. Ale to jest słowo Boga, tego nie oddamy. Rozumiecie, nie? Dzięki temu powstało pytanie, bo do tej pory oni tak nie za bardzo, no bo i to korzystne było, i to, i tak dalej, nie mieli jasnego podziału, co jest słowem Boga, a co nie. A właśnie prześladowanie zmusiło Kościół do jasnej deklaracji. To jest słowo Boga. Tego się trzymamy. Tego nigdy nie oddamy. Pokazuję wam dwa przykłady. Jeden z Biblii, drugi z historii Kościoła. Jak prześladowanie dało błogosławiony skutek Kościołowi. Raz misję, raz kanon Pisma Świętego. Kto wtedy wiedział, że taki to da efekt? Ani ci, którzy prześladowali. Przecież jak po latach to zobaczyli, a trzeba było otoczyć kordonem sanitarnym tę Jerozolimę. A myśmy tę zarazę na cały świat rozprzestrzenili. Może wszyscy wyłysieli z tych Rzymian, nie wiem, i Żydów. W dupie to mam. Wiem, że Bóg przez cierpienie naszych braci wtedy zrealizował wspaniałe cele. I później, w kolejnych wiekach, i później, i dziś zrealizuje przez twoje lub moje cierpienie. Nie wiemy jak, nie wiemy po co mu to, ale wiemy, że jak aniołowie przychodzą na spotkanie Kościoła i patrzą, czy jak kobiety, jak się modlą, to są uległe i na znak tego przykrywają głowy. Czyli o taką błahostkę przychodzą do Kościoła i sprawdzają, patrzą, czy Kościół jest wierny Bożemu postanowieniu, czy jest gender tęczowy. To nie będą patrzeć na to, jak ty swoje cierpienie znosisz, swój prawdziwy ból, stratę? Czy rzeczywiście ufasz Bogu w tym? I potrafisz Mu dziękować, pomimo że nie rozumiesz? Hiob. Cała księga. On się spiera z Bogiem, dyskutuje, a na koniec mówi. Morda w kubeł, nic nie rozumiem. Chwała Tobie, mój Boże. Zachęcam do lektury. Czyli mamy dwa pierwsze cele cierpienia. Po pierwsze realizuje jakieś rzeczy, których jeszcze nie rozumiemy. Czyli każdy chrześcijanin, który ufa Bogu, musi też przyjąć cierpienie. Musi przyjąć ból. I dalej robić swoje. I dalej służyć. I dalej ufać. I dalej być radosny. Oczywiście może płakać, ale ma mieć radość z tego, Boże, Ty wiesz, co robisz. Mówiłem o Abrahamie. On przez łzy wierzył, że będzie zmartwychwstanie. On sobie nie wyobrażał żadnego negatywnego końca tej historii. Cierpiał strasznie. Bóg inaczej rozwiązał. On nie rozumiał, nie? Pamiętacie? Ale on był posłuszny. Dalej, poziom niższy, zapewne, chociaż mówię, nie chcę tak mocno tego wartościować, Twoje cierpienie, szczególnie wybierane dobrowolnie, pomaga komuś innemu. No i dalej, trzeci punkt. Teraz już przechodzimy do korzyści własnych, bo to są korzyści zewnętrzne, te dwie pierwsze. Teraz powiemy o tym, jak cierpienie ciebie zmienia. Nie?
Mówiliśmy, jak zmienia świat, jak pomaga innym ludziom, ale jak zmienia ciebie? Cierpienie uzdalnia cię do współczucia innym ludziom. Jest takie polskie przysłowie: syty nie zrozumie głodnego. Czyli dlaczego na przykład Bóg da, tego się możesz spodziewać, sytuację braku, niedostatku, głodu, biedy w twoim życiu? Ponieważ w swojej służbie będziesz spotykał ludzi, którzy cierpią brak, którzy są głodni, którzy tam zostali okradzeni, czy nie mają z czego żyć i tak dalej, i tak dalej. No jeśli ty byś nigdy nie przeżył podobnych doświadczeń, to nie będziesz mógł prawdziwie z nimi współodczuwać tego. Pamiętacie taką piosenkarkę, Sheila się nazywa. Miała piękny głos, śpiewała i tak dalej. Takie już miała sukcesy na koncertach. A potem straszna rzecz, diagnoza raka. I to jeszcze raka płuc, czyli związana z emisją głosu. I amputacja jednego płuca, i wyrok, nigdy już nie zaśpiewasz. No, była, cierpiała, no nie będę tego opisywał. Takie historie są znane. I wcale nie takie rzadkie. Nie stało się tak, jak powiedzieli lekarze. To dziękujemy lekarzom za ich służbę, ale cieszymy się, że często, czy niekiedy się mylą, nie doceniając Bożego działania. Tak a propos, polecam, nasi widzowie nam podesłali polskie tłumaczenie tytułu Przypływ wiary, tak? Bardzo, bardzo polecam ten film każdemu. Widzę, że chrześcijanie w Stanach coraz lepsze filmy robią. Czas na nas, czas na nas! No ale dobra. Na razie polecamy jakiś zamiennik, czyli no, jeszcze niewierzący ludzie robią na ten temat film Boże Ciało. Warto, warto obejrzeć, mówiliśmy już kilkakrotnie na programach. Zaczęła znowu śpiewać. Tak, to jest trochę trudniej, ale ludzi jeszcze więcej przychodzi na jej koncerty. Przychodziło, bo nie wiem, czy ona nawet żyje. To można sprawdzić, bo poznałem ją tam, nie wiem, 30 lat temu, czy no dawno, nie? Ale w jej świadectwie, może kiedyś je opublikujemy, bo gdzieś powinniśmy mieć je nagranie, ona mówi, że to cierpienie zmieniło ją tak, z takiej troszeczkę chrześcijańskiej gwiazdeczki, cizi malowanej, nie? W człowieka, który umie współczuć, który nie koncentruje się na sobie, na swoim wyglądzie. Mówię, teraz wyglądam obrzydliwie, niekiedy muszę tutaj jakieś tam wstrzykiwanie, niekiedy przy ludziach, na lotnisku, wstyd i tak dalej, to już o piękności nie myślę. A kiedyś to było lusterko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? To był jej świat. Teraz mówię, rozumiem ludzi. Naprawdę Bóg dał mi umiejętność współczucia. I za to jestem mu wdzięczna. To jest oczywiste. Macie nawet, można przeczytać jeden z tekstów, który o tym mówi, ale jest ich na pewno dużo, dużo więcej. Pierwszy Koryntian, proszę bardzo. Drugi Koryntian, drugi, pierwszy proszę. Rozdział, czwarty werset. Który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Amen. Czy nie tylko my poznajemy, co to jest ból i cierpienie, brak, ale też Bóg nas pociesza. My już jesteśmy po zdaniu egzaminu. Czyli teraz ktoś, kto jest przed egzaminem, może doznać od nas pociechy. Nie? Ten tekst wprost o tym mówi. Ale cierpienie daje ci nie tylko zdolność pocieszania innych i rozumienia innych. Cierpienie jest przeznaczone do zmiany naszego charakteru. Jak, proszę, następny slajd. Nikt oczywiście nie chce cierpienia, czy w sensie, no, jak gdyby nie cieszymy się z cierpienia tak bardzo, tak powiem. Ale czy chodzicie do dentysty?
Nie pytam, nie patrzę, wiem, że tak. Nawet zielonoświątkowcy chodzą. Chociaż twierdzą, że Jezus ich może uzdrowić ze wszystkiego. A z bólu zęba nie słyszałem. No już, takie poglądy, takie owoce. Ja chodzę. Wiem, że będzie bolało niekiedy. Nie? Niektórzy biorą znieczulenie, niektórzy mówią wolę bez, a różnie. Będzie bolało. No to po co to robimy? Przecież tu będzie bolało, no i tu będzie bolało, no to po co iść do dentysty, żeby bolało, jak przecież i tak już boli i będzie jeszcze bardziej. Zdaje się, że dokonujemy pewnej transakcji za i przeciw, nie? Sobie ważymy. I wychodzi nam, że lepiej mniejszy ból teraz, niż większy ból dłużej, później i być może ze stratą, nie? Że będę szczerbaty, nie? Czyli przyjmujemy ten mniejszy ból, żeby się ochronić przed większym bólem. Tu z dentystą zobaczcie, jakie to proste, nie? A dentyści się mylą. Niekiedy dziadosko robią i plomby wypadają i różne inne historie. Wyrwą niekiedy nie to, co trzeba. Też słyszałem. Cierpienie, które daje Bóg, czy może być źle zadane? Nie. Bo Bóg wie wszystko. Wszechmądry, wszechdobry i tak dalej. No zobaczmy parę tekstów, które mówią, że to Bóg dotyka nas cierpieniem. List do Hebrajczyków, 12 rozdział od 4 wersetu. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Syn mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Amen. Rzadko sobie przypominamy to. Bóg chce, żebyś był święty. To jest walka przeciwko grzechowi kontekstem, nie? Pewne rzeczy zabiera od ciebie cudownie. To wielu ludzi zniewolonych nałogami mówią, nie? Że patrz, normalnie już mi się nie chce tam palić. Ale to nie wszystkim zabiera. Niektórzy muszą ciężką walkę stoczyć, żeby wyleczyć się z nałogu. Tu dyscyplina, nie? Ale część twoich złych, czy moich złych cech nie da się inaczej zmienić niż przez twoje cierpienie, czy moje cierpienie. Jakieś upokorzenie, jakaś strata. Jakbyście prześledzili albo biografię wszystkich ludzi sukcesu, którzy odnieśli jakieś tam wielkie sukcesy, nie? Jakbyście spojrzeli do Biblii, na wielkich ludzi, którzy odnieśli sukcesy dla Boga, to zwykle w ich biografii znajdziecie całkiem długie okresy bez sukcesu, o tak powiem. Chyba Dawid jest najlepszym tego przykładem. Dlaczego myślę, że najlepszym? Ponieważ cała ogromna literatura 150 psalmów to w większości jego dzieło. To są jego rozmyślania. Przez przeróżne można by czytać historię Dawida i dopasowywać psalmy do tego miejsca życia, w którym on był. Bardzo ciekawa lektura. Czy taki projekt, duży projekt studiowania Biblii. Chłopak urodził się, że tak powiem, jako chyba trzeci syn, o ile dobrze pamiętam. Niewyględny był, nie jakiś muskularny, niewysoki, no taki przeciętny taki jakiś, nie? Syn najstarszy przy ojcu, już się przygotowywał na dziedzica. No, syn młodszy, no tak w rezerwie był, a syn trzeci,
do krów i owiec. Nie? Pastuchem był, tak, podpowiada. Przyszedł prorok, mówi, ja z twoich synów mam jednego namaścić na króla, Izraela. O, to na pewno tego. O nie, na pewno nie tego. A, nie, no to dobra, jest. Ten to już, proszę bardzo, no to już. Na pewno nie tego. Ty nie masz więcej synów? A, nie, no mam jeszcze tam w za oborą, tam gdzieś na pastwisku chodzi, nie, to. No to pójdźmy, zobaczmy. Akurat to o tego chodziło. No jest piękna uroczystość, nie, tam olej wlewają, będziesz królem Izraela. I co? Dostaje harem, szaty, armię przyboczną. W dupę dostał od razu. Nie? No, ale to sobie czytajcie. Bardzo długo się tułał. Bardzo długo dostawał naprawdę lekcje charakteru. Pomogło, nie pomogło? Trochę pomogło. No to potem jeszcze raz. I już z tych pałaców, z tych haremów, z powrotem na pustynię, goły i wesoły, znaczy smutny. I tak dalej, nie będę całej historii opisywał. I teraz nałóż teraz siebie i swoją służbę na to. Dlaczego ty masz być inny? Najwięksi ludzie w historii, żeby dojść do czego, szli przez cierpienie, szli przez braki i porażki nawet w tej dziedzinie, w której myśleli, że odniosą sukces, nawet zostali powołani do tego sukcesu osobiście przez Boga. A tu sama jedna porażka, druga porażka, kolejna porażka i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. No po co? Po co to wszystko? No to przeczytajmy z Jakuba, pierwszy rozdział. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przychodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. No jest. Jest. Prowadzi do dzieła doskonałego. Czyli my. Mówię o młodych chrześcijanach, pełnych zapału do pracy dla Pana. Pełnych wizji, pełnych przykładów i tak dalej. Co jest jeszcze waszym, po części także moim, bo też nie jestem dziełem skończonym, problemem? No jeszcze raz. Nie jestem doskonały, a do tego potrzeba, abym był doskonały i nienaganny i nie miał żadnych braków. To młodzi, jeszcze raz sobie przeczytajcie. Czy już jesteście doskonali, nienaganni i nie macie żadnych braków? No to jak oczekujecie, że jesteście niedoskonali, pełni braków, nieumiejętności, że postawi was Bóg na odpowiedzialnym miejscu, gdzie będzie wiele od was zależało? Musicie się tych braków pozbyć. Musicie nabyć doskonałości. A wtedy po 30 latach, może po 15, nie wiem, może po 5, to bardzo optymistyczny scenariusz, rzeczywiście Bóg da wam doświadczać bardzo odpowiedzialnej, o wielkim wpływie i tak dalej, służby dla Chrystusa. Ostatnio, jak wiecie, musieliśmy, no niech tak będzie, no, musieliśmy w tym sensie, że to wydarzenia historyczne nas skłoniły do powrotu do bardzo bolesnych dla nas czasów. Czasów zdrady, czasu odejścia naszych przyjaciół, rozczarowań i różnych takich, nie? Ale wszyscy ci, którzy tam byli i to przeżyli ze mną na czele, wiedzą doskonale, jak bardzo nam to było potrzebne. Bolało, Aniu, bolało. Cofnęłabyś historię, żeby tego nie było? Ania kręci głową, no nie wiem, czy pod publiczkę, czy...
paru innych osób też mógłbym spytać. Tak, bolało, cierpieliśmy. Przez prawie rok, możecie sobie wyobrazić, jacy my jesteśmy, że praktycznie każdego dnia mówimy Ewangelię, coś robimy, czyli jesteśmy ludźmi aktywnymi. Rok czasu nikt z nas nie podzielił się Ewangelią. Nie mogliśmy wewnętrznie. Po tym, co zobaczyliśmy w Kościele, po zdradzie przywódców chrześcijańskich, tych, którzy byli albo chcieli być starszymi, nienagannymi i doskonałymi, okazali się złodziejami, kłamcami, obłudnikami, niszczycieli, braci, oszczercami. Do dzisiaj pokazywałem wam, jak potrafią łgać bezczelnie. Tego wszystkiego doświadczyliśmy. To nie było piękne. To nie fanfary towarzyszyły ani głosy anielskie temu. Wydawało się, że Bóg milczy, zamknął niebiosa. Ale każdego dnia staraliśmy się wstać, dalej ufać Bogu, wziąć Biblię do ręki i robić to, co możemy, bez obłudy, w uczciwości swego serca. Pierwsze nasze wyjście ewangelizacyjne, chyba Augustów, o ile dobrze pamiętam, tak? Chyba żadnego owocu z tego nie ma. Ale myśmy wiedzieli, że czas smuty się skończył, że my już możemy. Że jako mały kościółek, kilkanaście osób, możemy znowu wrócić do walki i stanąć w tym wyłomie, który jest w Polsce. I poszliśmy dalej. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dlatego wielu z was przeszło cierpienia w swoim życiu przed poznaniem Chrystusa. Poznaliście, czym smakuje grzech, dokąd prowadzi, jakie są jego owoce. To doświadczenie też możecie wziąć ze sobą w chrześcijańską drogę dalej. Już nie musicie tego błędu popełniać. Ale to jeszcze nie koniec. Teraz będą te cierpienia duszy. Teraz Bóg będzie oczyszczał was, będzie utwardzał wasz charakter tam, gdzie jesteście zbyt mięcy. Po to, żebyście byli, jak to pisze? Abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. O, wtedy nadajecie się do roboty. Tak jak ten nasz kolega z Navy Seals. Przeszedł wszystkie szkolenia, wzorowo. Potem mył kible, wzorowo. A potem zaczął służyć. Być może teraz jeszcze ważniejszą służbę wykonuje, a może będzie jeszcze wykonywał niż wtedy. Tak spojrzyjcie na cierpienie. Podsumowując, cierpienie realizuje jakieś cele, których nie rozumiemy. Nie rozumiemy, no to nie będziemy długo o nich gadać. Ale trzeba zawsze brać to pod uwagę, że to, jak ja znoszę cierpienie, wpływa w sposób, jak którego ja nie wiem, na rzeczywistość. Dalej, moje cierpienie realnie pomaga innym ludziom. Dalej mnie zmienia. Po pierwsze, daje mi z jednej strony zdolność do pocieszenia i poznanie Boga, który pociesza, żebym mógł pocieszać innych. I ta czwarta rzecz. Cierpienie zrodzi doskonałość charakteru. Dopiero cierpienie dotknie tych miejsc, gdzie nie dotknie, że tak powiem, oddziaływanie Kościoła, nawet nauczanie Słowa Bożego. Zobaczcie, że kiedy niekiedy czytacie Słowo Boże, rozumiecie je, ale dopiero jak Bóg skojarzy je z cierpieniem w waszym życiu, mówię, a teraz to rozumiem, o co chodzi. Teraz przestaję to lekceważyć, teraz dopiero za tym idę. W tym momencie nauczyliście się Słowa Bożego przez cierpienie. Widocznie tego było trzeba. Zobaczcie, w opisie Wieczerzy Pańskiej, tam jest mowa o tym, pierwszy list do Koryntian, 11 zdaje się rozdział, ale nie będziemy szukać. Robicie coś złego. Coś złego jest w nas. Są dwie, że tak powiem, drogi naprawy. Pierwszy, sam to ocenię, osądzę.
sami osądzajcie swoje życie. Jak widzicie, że jest krzywe, to je prostujcie. Drugi poziom. Co by tam miało być krzywe? Proste jest jak drut. Wtedy ja się wezmę za was, mówi Bóg. I będę zsyłał różne trudności, różne cierpienia, żeby wyprostować waszą krzywą drogę. Nie? No taka. Taka jest rzeczywistość. Myślę, że to rozważanie wiele tam nie pomoże wam, bo to trzeba przeżyć. Nie? Dobrze jest to wiedzieć, być może Bóg któregoś z tych tekstów użyje, kiedy będziecie cierpieli. Na pewno jako na zakończenie chciałem powiedzieć pociechę z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. Amen. Zaczęliśmy od Jezusa, który przeżył takie cierpienie, że z jego serca tam w ogrodzie Getsemanie wyrywało się coś, co wychodzi poza słowa. Jakiś krzyk rozpaczy, tak by to można. Ale to jest jeszcze mało. Czyli on przeżył każde cierpienie, nawet takie, których my nie przeżyjemy. My mamy przystęp do tronu łaski. I tu mamy kolejne zapewnienie, że zobaczcie, cokolwiek byśmy trudnego nie przechodzili. Ja wiem, że to jest mówienie teoretyczne, nie? Ale miejmy to w głowach zawsze. Boże, jesteś ze mną. Boże, nie dopuścisz ponad miarę. To, co mówił też ten komandos. Każdy jest wyposażony, żeby przejść to, co trudne. Nie? On to mówił z pozycji doświadczenia tego treningu i później doświadczenia bojowego, który przeszedł jako komandos. Tu mamy coś więcej. Obietnicę samego Boga. Nigdy cierpienie nie będzie za duże dla ciebie. To jest trudno powiedzieć ludziom, którzy strasznie cierpią. Jeszcze raz zachęcam was do obejrzenia tego filmu Przypływ wiary. Chyba tak. Angielski tytuł, ktoś pamięta? Słucham? Breakthrough, czyli przełamanie, tak? By to trzeba. Breakthrough to nasi angielscy widzowie, którzy może już słabiej troszkę w polskim sobie radzą, znajdźcie angielską wersję tego filmu jako kontynuację dzisiejszego nauczania, a ci, którzy dobrze po polsku, no to Przypływ wiary. Zapraszam oczywiście do wspólnego studiowania listu do Hebrajczyków, bo tam też więcej o tym mówimy. Jeśli ktoś chciałby spotykać się indywidualnie w ramach spotkań biblijnych naszego kościoła, niech pisze na adres albo kontakt@megakościół.pl albo kontakt@icpodprat.pl. A dla tych z okolic Lublina mam niespodziankę we wtorek 29 października. Czyli nie w ten, tylko w następny projekt, w następny wtorek. Kino Bajka tu na osiedlu akademickim o 20:00. Projekcja, darmowa projekcja filmu Luther. Zaproście już swoich znajomych. Naprawdę trzeba zrobić, żeby to kino było pełne. Tam jest prawie chyba 300 miejsc. No to zadanie przed nami tu dla Lubelszczyzny poważne. 20, przyszły wtorek, 29 października. A teraz co zaśpiewamy, Radku? Bo za chwilę łączenia z grupami. Może zaśpiewajmy Idź pod prąd. Dobrze, może być. Zaśpiewajmy Idź pod prąd. Słucham? Ósmy nawet był. O, Tymek mnie poprawia, że Dawid miał 8 braci, 7 braci, czy w sensie on był 8 nawet. To już był za ogonem. Przepraszam rodziny wielodzietne. Poprosimy 197. Thank you.
pojąć nas ten cały świat i zazdrości nam za grzechu grad. Nienawidzą jedni i kochać chcą, nam to jedno my mówimy wciąż. Na Golgocie przelał Jezus krew i odwrócił on nas słuszny ojca gniew. Kto nie wierzy w piekła, ujrzy mrok. Na Golgocie przelał Jezus krew i odwrócił on nas słuszny ojca gniew. Kto nie wierzy w piekła, ujrzy mrok. Do zaciągu wzywa dzisiaj święty Pan, od zarania wieku wciąż ten sam. Znajdzie życie każdy, kto zaufa mu i na zawsze z Bogiem będzie już. Mocną ścieżkę wybierz, idź pod blok! Na szerokiej drodze bije czarci smok. Za ślepymi pójdziesz, padniesz w dół. Mocną ścieżkę wybierz, idź pod blok! Na szerokiej drodze bije czarci smok. Za ślepymi pójdziesz, padniesz w dół. Starczy? W sumie tych propozycji to by było, ale dobra, niech starczy. Przygotowujcie się, proszę. Może jeszcze na koniec coś zaśpiewamy, także nie... A, no to dobrze, nie zaśpiewamy. No dobrze, to tylko krótko powiem o tych śladach, które widzicie na tej ilustracji promującej nasze spotkanie, dzięki oczywiście naszym grafikom. To chyba Ola. Historia znana w świecie chrześcijańskim, powiem ją, bo może młodzi chrześcijanie jeszcze jej nie znali, krótko, to jest widok na życie, można powiedzieć, już z nieba. Nie? Oczywiście alegoryczne, ale ta historia może pomóc ci przetrwać trudną chwilę. Nie? Ślady na piasku, najpierw człowiek idzie sam, potem spotyka Jezusa Chrystusa i już te ślady idziemy ręka w rękę, ja z moim Panem. Szczęście wielkie, ślady są podwójne tu. No i patrzy ten chrześcijanin, jakieś rwane normalnie. Jest, no zaraz, a kiedy Jezus mnie opuszcza? I wychodzi mu, no, o, wtedy, kiedy mi się świat pod nogami zawalił, to ty mnie wtedy opuściłeś. I pretensje do Jezusa, zobacz, tu masz dowód. Jak słabo się o mnie troszczyłeś. Miałem rację z tymi pretensjami. Najciężej mi było, to znowu sam musiałem iść. No, w niebie to tak nie można gadać, ale tak mówi ta historia, nie? No, Jezus tak popatrzył, uśmiechnął się litościwie, przytulił delikwenta. Mówi, chłopie, toż to ja cię wtedy niosłem. Bardzo pouczająca historia, choć zmyślona, ale tu akurat działa. Ruszaj, ruszaj. 91. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, obiecana jest. Wyruszył kiedyś tam Abraham ze swego chaldejskiego. Powiedział, że przyszedł taki czas i usłyszał. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, i ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, i ziemia obiecana jest. Już Bogiem żyć prawdziwie, powierzysz, powierzysz, że przyjdzie taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdy ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdy ziemia obiecana jest. Już tracisz życia sens, aż do świata ludzi samego siebie. Lecz uwierz, że przyszedł taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, i ziemię obiecaną daje ci Pan.
Dziś Białystok zaczyna. Wiem, że już macie za sobą powołanie komórki telewizji Idź Pod Prąd. Białystok. Już chyba sonda i wywiad jakiś, tak? Wywiad po projekcji filmu. O, wywiad po projekcji filmu, bardzo dobry. Ale dzisiaj inny temat. Prosimy Białystok. Pozdrawiamy z Białystoku. Dzięki za nauczanie i taka myśl tutaj a propos tego cierpienia, które nas spotyka na pewno, są to różne formy. Tak sobie pomyślałem, że takim pierwszym cierpieniem, które spotyka nowo nawróconych, raczej bez wyjątku, chociaż zdarzają się, to jest odrzucenie ze strony bliskich, ze strony rodziny, znajomych i to jest takie pierwsze uderzenie i no, pierwszy taki zawód, powiedzmy, tak? Oczywiście spodziewamy się tego, bo Jezus tak mówił, że jeżeli pójdziemy za Nim, no to będzie, świat będzie miał nas w nienawiści, ale jest to na pewno niemiłe doświadczenie i wszyscy to pamiętamy. No a z plusów bym powiedział, a propos naszej sytuacji tutaj, że te nasze cierpienia, te odrzucenie, no to jest nic w porównaniu do tego, co przychodzili pierwsi chrześcijanie, czyli właśnie te prześladowania, morderstwa, tortury, to wszystko strasznie brzmi na same właśnie czytanie opisów, czy słuchanie historii, no to już nas jakoś no, porusza. No my na szczęście dzięki Bogu tego nie mamy, także chwała Panu za to. No i w sumie tyle od nas dzisiaj. Dzięki. My nie mamy, ale trzeba pamiętać, że wielu naszych braci w świecie to ma, szczególnie tam, gdzie w mniejszości wsiedli na arkę braterstwa z muzułmanami. Śląsk. Czyżby Londyn był na Śląsku? Cześć. Słychać, co? Słychać. Taki eksperyment z mikrofonem dzisiaj, więc no to w takim razie witamy się wszyscy. O, kolejne. Ale was jest. Wow. I podkreślę szczególną obecność Zbyszka Morelowskiego, właśnie Jakub z Londynu. Pozdrawiamy. Jest też z nami Dorota, której świadectwo wczoraj się pojawiło. Wow. No ale i króciutko. Dziękujemy za nauczanie. Cieszymy się, dziękujemy Panu, że możemy wspólnie z Wami, pomimo dużej odległości, karmić się Słowem Bożym. A co do tego cierpienia, to ja mam takie analogie z metalurgii i z geologii, z mineralogii dokładnie. Z metalurgii to jak wygląda hartowanie stali. Najpierw trzeba jej dopalić, a potem trzeba odpuścić. W zasadzie dopalić, a potem trzeba schłodzić, dać szok. A jeszcze jest odpuszczanie w międzyczasie, prawda, jeżeli trzeba. A jeżeli chodzi o mineralogię, to tutaj diament najtwardszy ze znanych minerałów. Jeżeli go znajdujemy, to bardzo często on wcale nie jest ładny. Trzeba go oczyścić, to oczyszczanie może poleć, a żeby z niego powstał brylant, to trzeba szlifierki. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie. A wcześniej zdaje się ciśnienia dużego, nie? No tak, to jak powstaje. No dzięki, dzięki. Pozdrawiamy bardzo licznie zgromadzony Śląsk dzisiaj. Jesteśmy w Warszawie, a Warszawa w Lublinie. Witamy Ząbek konkretnie. Dziękujemy bardzo za nauczanie. I tak właśnie myślę o tym cierpieniu, to mi tak oczywiście skojarzyło z bycia żołnierzem dla Chrystusa, ponieważ żołnierz na polu bitwy musi cierpieć, doświadcza bólu, ale przez to staje się lepszym żołnierzem. Poza tym cierpienie też prowadzi do tego, że my poprzez cierpienie działamy troszkę inaczej, niż jakbyśmy tego cierpienia też nie mieli. Motywuje nas do innego działania, motywuje nas do czasem działań takich niekonwencjonalnych i później w trudniejszych sytuacjach łatwiej nam jakoś zareagować właśnie na jakieś cięższe sytuacje, mniej nas to przeraża. Też cierpienie pomaga nam w lepszej relacji z Bogiem, ponieważ czasem odkrywamy jakieś rzeczy, które mamy, jeszcze dodatkowe jakieś niedoskonałości, których w normalnych okolicznościach byśmy nie odkryli.
No i trzeba pamiętać cały czas, jak jest napisane w liście do Hebrajczyków w wersecie 26, że takiego to przyszło nam mieć kapłana świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Skoro mamy takiego arcykapłana, takiego Pana, to jak będziemy się trzymać Chrystusa w ciężkich sytuacjach, to na pewno będzie z tego owoc i na pewno będziemy tymi lepszymi żołnierzami w jego rękach. Dzięki, tyle od nas. Amen, pozdrawiamy. I teraz do Londynu się przenosimy. Cześć. Witajcie. Ktoś nas tutaj automatycznie próbował analizować, a myśl też równolegle, więc to nie zadziałało. No więc pozdrawiamy tutaj połowa grupy Londyn, ponieważ reszta jest w Polsce. No i właśnie dotarła. A więc o cierpieniu tutaj w piśmie to jest nawet więcej niż o pieniądzach. Tak. Od początku do końca. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie powinniśmy się na to cierpienie innych albo nasze patrzeć jakoś ze złością czy z jakimiś wyrzutami sumienia, ponieważ wiadomo, Bóg jest dobry i wszystko, co daje, jest dobre. Cierpienie też jest dobre. I tutaj w Jakubie na przykład jest odniesienie do Joba, dlaczego to nie obcierpiał i to nie było wytłumaczone, to chociażby dlatego, żeby Jakub mógł go przytoczyć dla nas. I tu jest na przykład w 11, w 5 rozdziale 11 wers. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwaniu Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan. Bo wielce litościwy i miłościwy jest Pan. Amen. Całe cierpienie, które na nas schodzi, jest po coś i jest dobre. Dziękujemy. Pozdrawiamy Londyn i przenosimy się za kanał, czyli do Holandii. No, witamy z Holandii. Mam nadzieję, że nas słychać. Dzisiaj u nas dużo dzieci i hałaśliwie i radośnie przez to, że ciężko mówić o tutaj cierpieniach. Ale bębenki cierpią. Dobrze, chyba na tym zakończę. I najkrótsze włączenie. No to Trójmiasto, witamy. Witamy. Pozdrawiamy Was serdecznie. No, chciałem się z Wami podzielić taką myślą, co to znaczy jedność w Kościele, bo tak się składa, że akurat dzisiaj przed spotkaniem mieliśmy fajne takie spotkanie, długie rozmowy na temat właśnie cierpienia w kontekście związku kobiety i mężczyzny. Zastanawialiśmy się, czym jest podążanie za Jezusem, czym powinni kierować się przyszli małżonkowie przy wyborze partnera. I właśnie przeplatał się w tej naszej rozmowie motyw cierpienia. I próbowaliśmy sobie to zdefiniować i zastanowić się, na co powinniśmy być gotowi w służbie dla Jezusa. I doszliśmy do wniosku, że powinniśmy być gotowi tak naprawdę na wszystko. I fajne jest to, że przecież nie konsultowałem z Tobą wcześniej tematu nauczania. Ty też nie wiedziałeś, na jaki temat dzisiaj będziemy mieli spotkanie. A Twoje nauczanie dzisiejsze, oczywiście na podstawie Słowa Bożego, było, myślę, takim idealnym uzupełnieniem właśnie tego wątku cierpienia, który pojawił się w naszej rozmowie. Co ciekawe, rozmawialiśmy też na tematy związane ze służbą, z wojskiem. No i puściliście przetłumaczony film Sprager U, który też, myślę, fajnie ten wątek uzupełnił, więc uzupełniło to fajnie naszą rozmowę. Myślę, że ubogaci to wnioski i zastosowania. No i pokazuje właśnie taką jedność myśli, jedność ducha, mimo że nie było to w żaden sposób zaplanowane, więc bardzo się z tego cieszę. Tyle od nas. Dzięki, pozdrawiamy. Dzięki. Pozdrawiamy Was. No, to nie jest teoretyczne, kiedy mówimy, że Jezus rzeczywiście jest głową i Panem swojego Kościoła, i że mamy tego samego ducha, nie? Nawet w jednej z takich patriotycznych
pieśni polskich ta prawda jest, że duch będzie nam hetmanił. Nie? Pamiętacie? To już niewielu poważnie o tym myśli, ale wolą, żeby im tam Franciszek hetmanił. Ale zobaczcie, jeszcze ponad 100 lat temu to wiedzieli, że to Bóg ma nas prowadzić. Bo wiedzieli, że papieże i biskupi to zdrajcy. Mieli targowice, mieli powstania i wszystkich papieży, którzy wyklinali polskich patriotów, wybijali im z głowy myślenie o niepodległości. Czyli zobaczcie, 100 lat temu żadnemu Polakowi nie przyszło do głowy mówić, że my pod przywództwem Kościoła katolickiego i na czele z papieżem tam Piusem czy innym odzyskamy Polskę. Bo cały Kościół hierarchiczny był przeciwko Polsce. Oni śpiewali, duch będzie nam hetmaniu. No dobra, czasy się zmieniają, ale my dalej mówimy prawdę i doświadczamy tej prawdy. Rzeczywiście duch nam hetmani. O cierpieniu w małżeństwach, przepraszam, o miłości w małżeństwie będzie dzisiaj na pogotowiu rodzinnym. To się bardzo mocno ze sobą łączy. Tu się śmieją nasze dziewczyny. Doświadczone żony będą one prowadzić, także zapraszamy was na 17. A przypominam, jako kontynuację po obiedzie, jeśli gdzieś tam jesteście, a nie widzieliście jeszcze tego filmu, Przypływ wiary albo Breakthrough. Do zobaczenia.